Hej, hej, jak się macie? Dawno nie oglądaliśmy Clone Warsów i oczywiście po tym, jak zamieściłem materiały dotyczące pierwszego odcinka siódmego sezonu, no to każdy z was mówił mi wiele razy, żebym koniecznie nadrobił Clone Warsy. No wiecie, nadrabiam w jakimś tam swoim powolnym tempie. To, że nie zdążę przed premierą sezonu siódmego, no to było w zasadzie pewne od samego początku, no ale przydałoby się przynajmniej dorżnąć ten sezon pierwszy, no i potem iść dalej z tymi odcinkami. Zatem mamy przed sobą odcinek 20 sezonu pierwszego. Sezon pierwszy, odcinek 20, tytuł Innocence of Ryloth. Oglądam na Disney+, więc tak uprzedzam od razu. Podobnie jak sezon siódmy, który tam parę dni temu miał premierę. No i co? No i sobie obejrzymy. Oczywiście na pewno będzie tak, że będę gadał w trakcie, bo to na tym to polega, więc będę pewnie przerywał. Jakoś tam pocięta wersja trafi na YouTube'a, mam nadzieję. Bez żadnego problemu trafi na YouTube'a. No i co? Poprzedni odcinek, z tego co pamiętam, to Ahsoka dowodziła oddziałem klonów, straciła bardzo wielu żołnierzy, ale stała się przez to lepszym dowódcą. No, także oglądamy i jakieś tam drobne podsumowanie będzie na koniec. Mam za jasno tutaj, wiem, ale no nie mam jak przesłonić, a światło świeci prosto w okno, więc mam nadzieję, że was tutaj nie będę oślepiał moją łysą czaszką. Zanim jeszcze zaczniemy, przepraszam, że tak przedłużam, jest Instagram Biblioteki Osus, koniecznie do obejrzenia, do zafollowowania, jest Discord, serwer Discord, tam was zapraszam bardzo, bardzo mocno i na grupę na Facebooku Rycerze Osusa. Jeszcze włączę napisy, tylko jak widzicie nie ma niestety polskiego, tak? Nie ma, więc włączę napisy, będzie troszkę łatwiej. Co jest dziwne, że nie ma polskich napisów ani polskiego dubbingu, bo na przykład Mandalorian ma, więc... Ale to mówiłem o tym wiele razy. Oglądamy. O, będzie Wat Tambor. Cudownie. Ale jednak jak się porówna animacje w sezonie siódmym, w pierwszym odcinku i w pierwszym, to jest niebo a ziemia, naprawdę. I ten design postaci. Tutaj to wygląda tak biednie. Ja rozumiem, że to wiele lat minęło w międzyczasie. Ale no widać, że tutaj to jest niskobudżetowo w porównaniu z siódmym. Ale nie będę mówił o siódmym, bo o siódmym są osobne materiały. Uwielbiam tą Unię technokratyczną. Nie? Niby Unia technokratyczna, nie? A sobie jakimiś analogowymi pokrętłami, bo im się tam mówienie rozstraja. No po prostu ubaw popachy. Och, jakie te klony młode tutaj. Jak z II wojny światowej ostrzał. Oj, jednak któryś dostał. To są aklamatory, jeśli ja dobrze pamiętam. Tak, to nie są venatory, tylko wcześniejsze aklamatory. Obi-Wan Kenobi oczywiście wymiata jak zwykle. To jest coś niesamowitego, jak to jest, jak on wymiata. Aha, nie ma to jak granat wrzucony mocą. Dobre. Ha, sądy zwiadowcze, takie jak później, czy podobne do tych, które później używało Imperium. Buildings are just buildings. What really makes a city are the inhabitants that live in it. So, where are they? We'll check out the courtyard. You two take. Ja tak sobie myślę w ogóle, że zrobienie serialu, w którym głównymi bohaterami są klony, sprawia tyle, że jakby można dużo oszczędzić na kosztach dubbingu, nie? Bo wszystkie klony są dubbingowane przez tego samego typa, ale też on musi mieć mega talent, nie? Tutaj z tego co pamiętam, to chyba dubbingował to właśnie sam Tamuera Morrison, czyli jakby głos i twarz klonów, Ataku Klonów, czy głos i Django Fetta, i on tutaj na przykład za każdym razem, żeby uwidocznić charakter tych postaci różnych, jakby trochę zmienia, trochę inaczej moduluje ten głos, także spory talent, naprawdę. Ja, że też im te... Ojej.
Czy to jest mała Hera? Może to jest mała Hera. A może to Hera? Naprawdę? Może to Hera? So let it go. I'm not just gonna let the droids get her. I'm just trying to keep you alive. Oj, zaczyna się dramat teraz. I teraz pytanie, czy dziecko, czy klony, kto przetrwa? Fajna muzyka tutaj teraz gra. To pewnie jej dom. Nie, no na pewno okaże się, że jej rodzina jest tam w tym obozie przetrzymywana i porwana przez droidy i klony ich uratują. Ja w to wierzę. No i wypuszczają robale, no. It's the commander. No, należy założyć, że te robale tam nie wlezą. Do tych... Trochę jak ptaki, trochę jak kangury, trochę jak dinozaury, trochę jak raptory. Rozwalający jest głos tych droidów dowódców. Taki jakby im było wszystko jedno. Jaki ja jestem mądry. I to wszystko nawet bez miecza świetlnego zrobił. Skubaniutki. Don't shoot. Wanera, come in there. The girl can lead us through the tunnel to the prison. Doskonale. Obi-Wan Kenobi umie po twilekańsku. Czy to może dlatego, że ma jakąś twilekańską dziewczynę? To zabierz stamtąd rękę, bo cię... No i proszę, dwie za jednym strzałem. Maniacal laughing. Ja wam mówię, że to jest Hera. Na 100%. Stay out of trouble. Nie, no wiem, że nie, ale byłoby śmiesznie. Fajne nawiązanie by było. Hera jest bardziej niebieska, to jest bardziej zielona. Chociaż widać, zobaczcie, tatuś jest niebieski. Nera! 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 A i stąd się wzięło powiedzenie Nara. Nera. It means brother. Pomyślałem, że to znaczy Nara, Nara. No bardzo, ej, no bardzo fajne. Zwłaszcza no, muszę trochę nawiązać w zestawieniu z odcinkiem, wiecie, z sezonu, pierwszym odcinkiem sezonu siódmego, gdzie też no, Bad Batch ma do wykonania jakieś tam zadanie takie istotne dla powodzenia wojny i też są sami w niewielkiej liczbie muszą, że tak powiem, tam dokonać pewnych zniszczeń. Nie chcę spoilerować, bo o spoilerach będzie jakby osobny materiał. Natomiast no właśnie, no tak to wygląda, że bardzo fajny. Pokazuje też tą ludzką stronę klonów, tak, że to są niby klony, że niby żołnierze tam o, że tak powiem, uproszczonych w pewien sposób umysłach, mówię bardzo oględnie, żeby wykonywać rozkazy i być posłusznym niezależnie od wszystkiego, no ale jednak mają w sobie te pokłady, że tak powiem, no... ludzkości, tak, że potrafią się zaprzyjaźnić z dzieckiem, ochronić dziecko, czuć jakąś więź z tym dzieckiem, także bardzo, bardzo fajnie to wyszło. I co? No i też, też pokazuje, znaczy w ogóle ten odcinek mi mega się wiąże z tym odcinkiem pierwszym sezonu siódmego, bo też jakby
jakby taki podobny w swojej konstrukcji troszeczkę, nie? Że właśnie trzeba, czy klony muszą wykonać jakieś tam zadanie, od którego zależy dalszy los opanowywania danej planety, nie? Także tak mi się wydaje, że to jakby te odcinki są takie bardzo ze sobą powiązane. Fajnie też, że jest, znaczy fajnie, no ciekawie, że się wiąże, że się ten odcinek koncentruje na Obi-Wanie, bo już chyba dawno dosyć nie było takiego odcinka, gdzie Obi-Wan, ale to tak naprawdę klony grają pierwsze miejsce, a nie Anakin, a nie Ahsoka, więc bardzo fajnie, że tutaj w ogóle, znaczy fajnie, no że Anakina nie ma i Ahsoki nie ma, tylko mamy Obi-Wana, który jest Obi-Wanem na 100% po prostu, albo na 120%. I bardzo fajnie, że właśnie mamy kolejny odcinek, który się koncentruje na klonach, bo to w końcu wojny klonów. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na kanale Biblioteki Osus, nie tylko w materiałach z Clone Wars. Mam nadzieję, że na nie też będziecie czekać. Pamiętajcie o Instagramie Biblioteki Osus, pamiętajcie o Facebooku, pamiętajcie, żeby zajrzeć na serwer Discord. Link do Discorda jest w opisie tego filmu. Także oczywiście pamiętajcie, możecie zostać wspierającym kanał, no i oczywiście pamiętajcie, żeby wpadać na streamy, które już się pojawiają na kanale Biblioteki Osus, gdzie gramy sobie w różne gry. Empire at War, Battlefront i może jakieś inne niedługo. No to co, uśmiechajcie się często, uważajcie na siebie i niech moc będzie z wami. Pa, pa!